Na początku chciałem pogratulować gospodarzom wygrania i zdobycia 3 punktów. Też trzeba podziękować jednej i drugiej drużynie, że potrafiła wytrzymać trudy tego spotkania, bo pogoda myślę, że trochę przeszkodziła jakby w jeszcze większej intensywności tego spotkania. Niestety po raz kolejny przegrywamy spotkanie, w którym wydaje mi się, że na pewno nie jesteśmy słabszą drużyną, mimo tego młodego wieku, młodego składu. Potrafimy sobie stwarzać sytuacje, potrafimy się utrzymywać przy piłce. Czasami brakuje nam konkretów. Na szczęście wyszliśmy na drugą połowę, ten jeden konkret zrobiliśmy, zdobyliśmy po dosyć ładnej akcji bramkę. Niestety potem nie ustrzegliśmy się błędów w postaci 2 stałych fragmentów, gdzie najpierw rzut wolny wykorzystali zawodnicy z Supry, potem rzut karny. Więc można powiedzieć, że stałe fragmenty zadecydowały o tym, że drużyna gospodarzy dzisiaj wygrała. Tak jak wspomniałem, no jesteśmy młodym zespołem, uczymy się tej ligi. Mamy prawo popełniać błędy, bo to chodzi, żeby tych młodych chłopaków rozwijać. Oni się muszą jakby nauczyć, że to już jest inny poziom niż w 5. lidze, że tutaj już jest większa jakość, większa intensywność i na pewno z każdym meczem będą lepiej wyglądać. Boli strata punktów, bo uważam, że nie zasłużyliśmy na porażkę, ale mówię, jeszcze raz gratuluję gospodarzom, bo to oni więcej konkretów dzisiaj mieli, zdobyli 1 bramkę więcej i cieszą się jakby z 3 punktów. Dziękuję. Ja przede wszystkim zacznę od takiego pełnego podziwu dla chłopaków, dla jednego i dla drugiego zespołu, bo naprawdę dzisiaj tytaniczną pracę musieli wykonać przy tych warunkach atmosferycznych. Z boku było ciężko stać i cokolwiek zrobić, a oni musieli w pocie czoła całe 90 minut pracować na boisku. Także naprawdę tutaj jestem pełen uznania dla jednych i drugich, w szczególności dla swojego zespołu. Myślę, że przetrwaliśmy ciężkie momenty. To tutaj na pewno mam spore pretensje do swojego zespołu o pierwsze 45 minut. Mieliśmy inne założenia, nie zrealizowaliśmy ich. No tutaj można powiedzieć cały czas zespół gości kontrolował tą grę, budował te akcje systematycznie. Może nie stworzyli sobie jakiejś wielkiej, klarownej sytuacji przez pierwsze 45 minut, ale to oni byli zespołem, który napędzał te ataki. My gdzieś tylko czekaliśmy na jakieś swoje szanse ze stałych fragmentów gry, czy po przechwycie gdzieś w strefie wysokiej. Ale my też praktycznie oprócz gdzieś jednej może takiej sytuacji, którą mogliśmy lepiej skończyć, nie stworzyliśmy sobie nic. Tak jak tutaj trener powiedział, myślę, że tutaj taka kultura gry i taka typowo piłkarska dominacja, można powiedzieć, pod względem posiadania piłki była pod kątem tutaj młodych chłopaków, na pewno, którzy idą dobrym tokiem, rozwijają się z meczu na mecz, na pewno będą wyglądali coraz lepiej. Bardzo się cieszę, że możemy rywalizować z takimi zespołami, które stawiają na młodzież, grają młodzieżą i na pewno to gdzieś zaprocentuje w przyszłości, ale myślę, że te korekty, które nanieśliśmy, dwie zmiany w przerwie, wprowadzenie Darka Staniaszka i Pawła Juchniewicza, bardzo ożywiło gdzieś nasze poczynania ofensywne i myślę, że gdzieś te doświadczenie takie też typowo piłkarskie wzięło troszeczkę ten decydujący aspekt i przechyliło szale zwycięstwa. Myślę, że mecz taki, można powiedzieć, na remis. My przepchnęliśmy po prostu ten mecz znowu 2 stałymi fragmentami gry. Cieszę się, że gdzieś tam te elementy trenujemy. Wiemy, że to musi być nasz mocny aspekt, bo zdajemy sobie sprawę, że w nie wszystkich meczach to my będziemy prowadzili tą grę, ale no cieszę się. Jako Beniaminek mamy 7 punktów, ale tak jak powtarzam i będę powtarzał, my też uczymy się tej ligi. No tutaj zespół gości, akurat mieliśmy możliwość rywalizować w tamtym sezonie na boiskach piątoligowych, znaliśmy się, no ale to każdy inny kolejny mecz będzie dla nas nowym wyzwaniem, ciężką pracą. Mamy 2 treningi do tego, żeby jak najlepiej przygotować się do spotkania z rezerwami Chojniczanki, które gdzieś tam początek sezonu mają bardzo mocne.
ale my mamy doświadczony zespół, myślę, że też cechuje nas mądra gra i mądra gra taktyczna w defensywie. Zespoły przeciwne mało sytuacji kreują sobie do zdobycia gola, a jak widać zawsze gdzieś z przodu mamy jakieś swoje szanse. Dzisiaj je wykorzystaliśmy, cieszymy się, dziękuję tutaj trenerowi i zespołu gości, bo tak jak mówię, idą fajną drogą, z której trzeba brać przykład i myślę, że tak jak mówię, jeszcze wiele radości swoim kibicom damy. Mam nadzieję, że my również. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękuję. Dziękujemy. Wzajemnie.